Ktoś jest niedojrzały, niegotowy, mało lat, fajnie by było, spotka fajną dziewczynę. Nie wiem, seks jest świetny i po prostu ładnie wygląda. Super, więc teraz się zaręczę: no bo super, fajna okazja. Nie wiedząc, gdzie ta osoba chce być za 5 lat, na czym jej najbardziej zależy, jakie ma pasje, czy jej odpowiada moja osobowość, czy chce, żebym zmienił wygląd, czy ogolił brodę, czy miał długie włosy, co się jej podoba. Wiecie, to jest praca cały czas nad tym, nie? Ja, 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 ja mu, muszę, wiecie, wiem, że moja partnerka chce, żebym był wysportowany i, 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 i miał dobrą kondycję, miał sześciopaka, no to nad tym pracuję. Pracuję, no to przecież to na, na tym też chcę, żeby się podobać mojej żonie czy dziewczynie. Widzę przyszłość z nią i po prostu nad tym pracuję. Jeżeli twierdzę, twierdzę, twierdzę że, że albo widzę to, że nie spędzam w domu z dziećmi wystarczającą ilość czasu i wiem, że tak faktycznie jest i to, to, to przeszkadza, ale mogę zrezygnować z czegoś na poczet tego. Nie zrezygnuję powiedzmy z biznesu i tam spędzę, spędzał 10-12 godzin, ale wiem, że mało spędzam czasu w domu z dziećmi, ale wchodzę ch codziennie z kolegami na piwo to z czego zrezygnuję? Z biznesu? Nie zrezygnuję, ponieważ wiem, że to jest wspólny cel i, i co mi to później da mi, dzieciom, rodzinie, więc zrezygnuję z wyjścia z kolegami lub z oglądania serialu lub z pogaduszek na telefonie lub z przeglądania stron, tele, stron Facebooka. Z tego zrezygnuję i to przez to wygospodaruję godzinę, półtora więcej. I, i, I wiesz, i to jest kwestia tego, czy zrobiłeś zadanie domowe wspólnie przed podjęciem decyzji, a jeśli nie, jeśli tu jest za późno teraz wiesz, że poczek 4 latach no żyjemy w innym świecie, to trzeba, są dwie opcje. Albo stworzyć ten swój świat, wspólny świat, stworzyć, usiąść, komunikować, o tym, że komunikować, stworzyć świat. Wiesz co, to nie będzie tak funkcjonowało, to nie będzie tak działać. Ja jestem tutaj, ty jesteś tutaj, tu się nie zgadzamy, jest wiele konfliktów, kłótni, ustalmy coś. Wspólnie. Co będzie nam odpowiadało. Więc albo ustalimy coś i będziemy naprawdę nad tym pracować i się mocno zaangażujemy i, i będzie to działało w dwie strony. Ja muszę coś da dać od siebie, Ty musisz coś dać od siebie. Będziemy musieli zrezygnować z, wiele, z wielu zachcianek, przyjemności, czegoś, co może lubimy robić teraz. Nie? Z wielu rzeczy będziemy musieli zrezygnować, żeby wspólnie zna znaleźć tą, ten wspólny świat. Lub nie jesteśmy w stanie tego zrobić i trzeba się rozejść. I lepiej to zrobić szybciej niż później. Jeżeli po takiej rozmowie... Druga osoba, i ty wy stwierdzicie, że nie chcecie tego zakańczać i nie chcecie iść w tym kierunku, i będzie kompromis, znajdziecie rozwiązanie. No to teraz trzeba stworzyć to rozwiązanie, pracować nad tym konsekwentnie, wytrwale, nie poddawać się i będą, będą przeszkody. Tak jak i we wszystkim. Będą gorsze dni, będą kłótnie, będą sprzeczki, będzie będą wracanie do starego życia, nie? Ale. Trzeba znowu być konsekwentny i wytrwały. I znowu powiedzieć kurczę, przecież to był wspólny cel. To jest cel, teraz ja się poddam. Więc nie mogę się poddawać, ja dalej będę wytrwały. Dalej trzeba się komunikować, dalej trzeba usiąść. Kutnia, 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 nie odzywamy się przez trzy dni, ale ktoś musi wyciągnąć rękę, nie? Ktoś musi się usiąść i, 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 i porozmawiać, przedyskutować. Dobra, zapomnijmy o tych trzech dniach. Cały czas nad tym pracować. I później już nie będzie konfliktu, który będą trwały 3-4 dni, tylko godzinę może, a później 5 minut, a później jest sprzeczka. Delikatna, może jakiś mini konflikt i po, i po prostu po minucie się zapomina, nie? Ale cały czas jest praca nad tym, praca nad tym, praca nad tym. Nie może też tak być, że jedna osoba da od siebie, daje od siebie dużo, a druga sobie to olewa i zapomina o tym, co było ustalone. Bo to też nie będzie działać. Nie? To są to, to komunikacja. Dokładnie. Komunikacja.